Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 3. Dzisiaj będziemy robić wasze wyzwania, które pisaliście mi w komentarzach. 4 konkretnie, ale to nie oznacza, że ten odcinek będzie trwał krótko, mimo że są tylko 4 wyzwania. Dlatego, że niektóre wyzwania są bardzo trudne, albo bardzo trudno je wykonać. Pierwsze wyzwanie jest od CP. Mam dla ciebie wyzwanie. Zrób tego 3 kołowca na drift i zalicz nim wyzwanie driftowe na 3 gwiazdki. Pff, 13 tysięcy punktów. Jest szansa. Myślę, że jest szansa. Nie będzie to ultra łatwe. 20 tysięcy punktów za pierwszym przejazdem, a musimy mieć chyba 50 tysięcy. Dokładnie tak. Kurde, samochodem się po prostu nie da. 37 tysięcy punktów, masakra. Ach. Ale widzę, że z tamtej strony lepiej zaczynać drifting, bo już tutaj mam większą prędkość. I widzieliście, no 37 tysięcy to jest, kurczę, blisko. Ten początek driftuję na trójce, potem zmieniam na dwójkę z powrotem. I jakoś to idzie, jakoś to idzie. Najgorsze jest to, że ten samochód jest mega nieprzewidywalny. Nie wiadomo, kiedy on się nagle tak przechyli, że tracimy nad nim kontrolę. O, i dupa. Już się przesterował. Ja już wiedziałem to, jak wychodziłem z tamtego... O, już. No właśnie, to też jest najgorsze, że... O, i ten pierdzielony słup. On... Ja nie wiem, co to za słup, ale strasznie spowalnia. Dodatkowo jeszcze te trafiki. Nie wiadomo, kiedy ten samochód wchodzi w jakąś podsterowność, że nie da się go opanować. Wiecie co, mam dosyć tego wozu. Masakra. Wczytałem sobie tunik innego gracza. Później okazał się on taki słaby, że go wywaliłem. Wrzuciłem standardowe części, znaczy standardowy silnik do tego samochodu, tuningowałem go na maksa, a okazał się on nawet dużo lepszy od tego, wiecie, ze słapowanego z jakiegoś motocykla. I naprawdę samochód lepiej teraz przyspiesza niż ten stunigowany pierwotnie, na samym początku odcinka, co widzieliście. Wbiłem sobie tu na szutr i samochód znacznie lepiej się kurziwa, jak mnie wkurwiają te drive-atary. No nie macie pojęcia. No już mam fajny drift i wjeżdża mi taki gnój. Dobrze, że tu są tylko drive-atary, a nie ma jeszcze trafików, bo tam w tym miejscu, gdzie początkowo próbowałem driftować, były jeszcze trafiki. No szlak mnie trafił, myślałem, że mnie coś rozpieprzy. Och, poczekam, aż te gówniane drive-atary pojadą i zrobię ostatni drift. Jak teraz się nie uda, mam to gdzieś. Tutaj chyba trzeba zrobić 45 tysięcy punktów na 3 gwiazdki. Nie, to jest masakra z tym samochodem. Jest legendarnie trudno to zrobić. Odwraca go, jest mega niestabilny. Ja tu zdobyłem chyba 27 tysięcy punktów maksymalnie. Tym gnojem. Weźcie go, zabierzcie ode mnie. 10 tysięcy.
23, 24. Jest to wykonalne, ale nie na moje nerwy, ja już mam go serdecznie dość. Moi drodzy, jedziemy z następnym wyzwaniem. A tego gnoja to ja biorę teraz i na aukcję i sprzedaję w cholerę. Kup na ślepo samochód i pobij rekord życiowy w drifcie. Znowu drifting? No dobra, ale to już wygląda ciekawiej. Samochód na ślepo, to mi się podoba. Mam nadzieję, że to nie będzie Reliant. Nie, weźmiemy pokaż wszystko. DJ Szczurek YouTube napisał właśnie ten komentarz, to wyzwanie. Więc żeby nie było tak jak wcześniej, zacznę może od końca tym razem. Później będziemy wybierać jeszcze jakiś inny filtr, jeśli będzie losowanie. Muszę sobie kupić Lycana. O, akurat mnie stać. No dobra, to losujemy. Zamykam oczy. Uwaga. Oby coś fajnego. Ten. Co to jest? Lexus. Mam nadzieję, że napęd na tył. Mamy tu jakieś malowania. To wygląda fajnie. Weźmy sobie jakieś. O, okej. Co ja patrzę? Ile ten samochód ma biegów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem biegów! Co oni z tymi Lexusami tak szaleją? Kurde, 8 biegów w takim samochodzie? Ale moment. Rekord życiowy w drifcie. No bo ja nabiłem rekord życiowy, ale w umiejętnościach. Tu nie ma jakby rekordu do driftu. Wiecie co? To w takim razie najlepiej wypadałoby pobić rekord na jakiejś strefie driftu, bo to nie jest tak do końca jasne. Tu mam dużo punktów do... Oh, fuck! Uła! No dobra, wybrałem to. 120 tysięcy punktów tu nabijam, ja nie wiem jakim samochodem. Kurde! Jak ja to zrobię? Nie no, myślę, że samochód da radę, ale 120 tysięcy punktów! Na tej... O, fuck! Na tym krótkim odcinku. Ciekawe. Ogólnie auto widzę, że bardzo fajnie brzmi. Znaczy widzę, słyszę. Ten dźwięk jest taki przytłumiony troszeczkę. Ale fajny, fajny, naprawdę, podoba mi się. Auto też jest bardzo ładne z wyglądu. Kurczę, szkoda, że tego nie widać. Wybrałem takie malowanie ciulowe dosyć. Za dużo tych naklejek tutaj jest napieprzone. Ale to jest taki styl tuningowy troszeczkę. No i raczej będziemy tutaj operować na wysokich obrotach, bo mamy dużo biegów, no i te biegi są krótkie. Tak to wygląda. Zobaczymy jak się spisze na drifcie. Po offroadzie jedzie nawet całkiem spoko. Nie wiem, te samochody sportowe kiedyś chyba będą miały po 20 biegów. Ten już ma 8 biegów. Zobaczcie jaka mała różnica jest między tymi biegami. Przełączam sobie jak chcę. Nie no, oczywiście im bliżej jesteśmy tych optymalnych obrotów, tym samochód lepiej przyspiesza. Krótko mówiąc. O kurcze. No dobra. Jesteśmy już na tej strefie, znaczy blisko tej strefy driftującej. Driftującej, driftowej po prostu. No i sprawdźmy jak mi pójdzie za pierwszym razem. Myślę, że najlepiej jest lecieć z tej strony, dlatego że tutaj mamy, jak tu jedziemy, to jedziemy z górki. Prawie się udał taki fajny driftik. 25 tysięcy, już bym musiał mieć 50 tysięcy. Kurde, tym to się zdecydowanie lepiej driftuje niż cholernym Reliantem. Musiałbym tam po zewnętrzne jechać. ...75 tysięcy. Oj, będzie ciężko nabić 120 tysięcy. Cholera. Poważnie mam tu 120 tysięcy? Aż mi się wierzyć nie chce. Czym ja tu tyle nabiłem? 120 tysięcy.
Jest! O kurde! Nawet nie wiecie, jak długo musiałem walczyć, żeby pobić ten rekord. Był naprawdę trudny do pobicia. Ja go chyba robiłem w BMW E36 Horizon Edition w samochodzie albo w Subarce. Subarce też bardzo fajnie mi się driftowało i driftuje do tej pory. Powiem wam jedną rzecz. Jeśli chodzi o samochód, to naprawdę nie mogłem chyba trafić lepiej niż na tego Lexusa. Bardzo fajnie się nim driftuje. Najlepsze jest to, że te biegi są krótkie, a więc podczas nawet samego driftu mogę szybko zmienić bieg na niższy, aby sobie dostosować moc może, czy ciąg jakby, no nie? Mogę też troszeczkę zwolnić samym biegiem podczas driftu i samochód się nie zdestabilizuje. Ale udało się pobić mój rekord życiowy w drifcie, także myślę, że pierwszy challenge dzisiaj wykonany. Zajęło mi pobijanie go, 30 minut. 30 minut, tak jak, 30 minut mi zajęło. Zajebiście. Ale się udało. No i mówię, ten samochód można bardzo fajnie zrobić do driftu. Jest naprawdę bardzo dobry. Można się nim świetnie bawić, także polecam. Kolejne wyzwanie. Osiągnij 250 km na godzinę autem, które ma poniżej 150 koni mechanicznych. Dasz radę? Bo ciekawe wyzwanie się zapowiada. Moje Volvo ma 136 koni mechanicznych i wyciąga 210 km na godzinę. Więc myślę, że jest to możliwe. Acz to jest gra i nie wiadomo. Zobaczymy. Może się uda. No, myślę, że jak odciążymy samochód, damy mu te 150 koni mechanicznych, to jak najbardziej, tylko muszę zobaczyć, gdzie ja to będę mógł sprawdzić, jaki tam samochód ma tych koni mechanicznych. Musi być to jakiś samochód z niskiej klasy. Może najlepiej ja sobie kupię jakiś. Tu powinny być gdzieś napisane dane. O kurczę, tu nie ma... Tu jest w KW. Powiedzmy, że gdzieś około 150 koni mechanicznych to jest gdzieś 115 KW, tak? Gdzieś 115 KW. Filtruj, to będzie chyba jakaś klasa D albo coś takiego. Wstecz. No, to może być klasa D. Więc jakiś lekki samochodzik. Albo może inaczej, filtruj, dajmy klasę C. Bez B, bez D. No a tutaj są te moce już trochę wyższe. 160. 180, 134 KW. Sprawdziłem teraz na necie, ile to jest KW. To jest 110,29 KW. A po przeliczeniu na brytyjskie konie mechaniczne to jest 147,95 KW, czyli musimy szukać samochodu ze 110 KW. Tutaj nie wiem, czy taki znajdziemy. Może będzie... Czasami są jakieś sportowe samochody, takie bardzo lekkie, które właśnie mają... Wow, co to było? Wow! Wow! Co to jest? No dobra, jednego klienta mamy, klasa C. 110 KW to jest max, jaki możemy mieć w samochodzie. Popatrzymy jeszcze jakieś... Wow! I musimy osiągnąć 250 km na godzinę nim. Tutaj też mamy coś, to jest offroadowy wóz. Tu mamy następnego. Myślę, że ten da radę. Tu mamy 110. No myślę, że to jest wykonalne, jak najbardziej. No dobra, 110 KW max. Tutaj mamy dwóch klientów. Pierwszy to był ten. Wygląda na lekkiego. Możemy go oczywiście stuningować jeszcze. Myślę, że jak najbardziej wykonalna sprawa, ale zobaczymy. Może będzie jakiś tam, wiecie, jakieś tam zaskoczenie z tym związane. Samochodów jest na pewno dużo do dostosowania, żeby coś takiego zrobić, ale wyzwanie jak najbardziej fajne, bo też sprawdzimy, czy się da. Może z jakichś powodów się nie da osiągnąć takim samochodem, ale myślę, że tak, no w rzeczywistości mówię, ja mam tego mojego Volviaka i prawie tyle osiągnę. Także jak najbardziej myślę, sytuacja do ogarnięcia. No i oczywiście co, no musimy wyciągnąć z tego samochodu soki. Tylko, widzicie, jest jeden problem.
Nie, możemy tutaj... O, widzimy wszystko jak ładnie, czyli nie możemy przekroczyć 100. Klasa jest bez znaczenia, więc możemy na razie jechać z mocą. 110 kW to jest max, 91 kW już mamy. 100 kW już mamy. 130 to już za dużo, 120 za dużo. 108. 113 za dużo, 108 powinno też nam wystarczyć. 111 to za dużo, żeby nie było, to już jest powyżej 150 koni. Okej. No i co, ale możemy sobie pofolgować z wagą, możemy pofolgować sobie, nie wiem, z hamulcami, chociaż nie będą nam potrzebne do tego wyzwania. Samochód można, on już jest maksymalnie obniżony. W ogóle co to jest? To jest jakiś, co to jest? Lotus 11, a, Świetnie, on ma zajebistą aerodynamikę z tego co widzę, więc bez problemu powinno się udać. Masa plus 8, to nam niepotrzebne na pewno do osiągnięcia tego wyzwania. Orzesz ty w mordę! A nie, to jest przełożenie napędu i ogólnie zawieszenie. To tutaj jeszcze nie, bo myślałem, że opon nie można lepszych zamontować. Ale myślę, że da się. Jak zamontujemy opon, to zobaczycie jak klasa skoczy. Patrzcie na to. Cyk, cyk, cyk. Klasa A. Prawie wymaksowany samochód w klasie A. Myślę, że on ma dużo mocy teraz. Z tyłu troszeczkę szersze oponki damy. Bardzo ładne felgi masz, szprychowe. Podobają mi się. Docisk. Ja wiem, docisk są niepotrzebne do osiągnięcia takiej prędkości. Spoiler? A, jest tu takie małe gówno z tyłu. Okej, zobaczmy. 108 kW ma dalej, bo tutaj tylko przełożenie napędu i te inne pierdoły żeśmy pozmieniali. Ja myślę, że samochód jak najbardziej da radę wyciągnąć tyle, co chcemy w klasie A spokojnie. A jak nie, to go tak dostosujemy, że się da. 150 koni mechanicznych, nie całe, bo tam troszeczkę mniej, ale tam było, tutaj kolega napisał Piotr, kozaczka. Kozaczka, dziwne takie kozaczka, nie? 268 km na godzinę możemy osiągnąć już teraz na symulacji, więc myślę, że jak najbardziej osiągalna sprawa. Dobra, mamy tutaj ustawione, to mam ustawione, aerodynamika, hamulec, dyferencjał. Dobra, wszystkie takie standardowe ustawienia myślę, że nam wystarczą do jazdy po prostej drodze. Wow! Ale ten samochód zajebiście brzmi. Genialny jest. Ale rakieta. No ciekawe jak się prowadzi. Z tego co wiem, klasyki w Forzie lubią się do dupy prowadzić. Ale brzmi niesamowicie, naprawdę. Wow, posłuchajcie tylko, ja nic nie będę gadał, posłuchajcie. Świetny jest, co? Podoba mi się bardzo. Wiecie co, całkiem fajnie się prowadzi, ale na tej drodze... O, dobra, już widzę. Już widzę, pewnie problem będzie z nadsterownością. Jak się mocniej skręci, ale to pewnie można dostosować. To nie jest tak, że nie da się z tym nic zrobić. Ja miałem problem z klasykami w Forzie Horizon 2, dlatego że ja nie potrafiłem tymi samochodami jeszcze za bardzo... Nie potrafiłem ich dostosowywać, wiecie? I dlatego miałem problem. Narzekałem na nie. A tutaj może być zupełnie inaczej. Ten dyferencjał jest też tak ustawiony, żeby rzucało troszeczkę dupą. No i to wszystko można zmienić. Prawdopodobnie można jakoś samochód fajnie dostosować. Ten dźwięk jest uzależniający. Zresztą autko fajnie wygląda. Taki lotusi. Ekstra, jest taki pocisk, no nie? Świetny jest. No dobra, mamy tutaj najdłuższą, prostą autostradę. Spróbujmy osiągnąć maksymalną prędkość. Ej, to jeszcze chyba nie tutaj. Musimy pojechać tam. Nie, dobrze jadę, dobrze jadę.
No i myślę, że się da, chociaż powiem wam, że powyżej 230 km na godzinę, no jest mu już tak ciężko przyspieszać. Pewnie po prostu brakuje mu mocy, no brakuje mu mocy i już. Aerodynamika jest świetna, samochód prawdopodobnie jest lekki. Lotus kojarzy mi się raczej z samochodami lekkimi i świetnie prowadzącymi się. Skończyły nam się... O, już jest 250 km na godzinę, nawet nie zauważyłem. Czyli co, jest możliwe osiągnąć taką prędkość samochodem z mocą 150 koni mechanicznych, czyli 110 kW jakieś tam, nie? Zresztą bardzo fajny samochód mi wyszedł i chyba będę się nim ścigał na multiku, spodobał mi się. Wiecie co, wciągnął mnie ten samochód, dłuższą chwilę nim sobie jeździłem, ale no nic, trzeba wracać do moich obowiązków. Kolejne wyzwanie od Mateusza Wawrzon. Nie wiem, czy się odmienia twoje nazwisko, czy to nick, nie wiem. Kup Jeepa Wranglera, daj tuning na maksa i wygraj wyścig na nawierzchni asfaltowej. Wiesz co ci powiem? Bardzo fajne wyzwanko. O, ja zauważyłem, że on ma sporo opcji tuningowych. Zobaczcie sobie, jest tego trochę. A jeśli chodzi o wygląd, no nie? Dam sobie jakieś tam... Dam sobie spoiler z tyłu. To niewiele chyba da dla takiej wielkiej budy. Ale dam, niech sobie będzie. Można z tego taką rajdówkę zrobić. Fajnie. Dobra, opony. O, ho. Możemy tu zrobić samochód offroadowy z tego. Myślę, że będę miał samochodzik offroadowy, skoro już go sobie robię. Jak najbardziej. Będę miał taki wysokoklasowy samochód offroadowy, bo takiego mi właśnie brakuje. Dajmy sobie jakieś fajne felgi. Takie, żeby pasowały mi bardziej do tego samochodu. Do stylu offroadowego. To są chyba jakieś takie wyścigowe, ja wiem. Te by pasowały, ale one są ciężkie. Te lekkie z kolei mi wizualnie nie pasują. Tu chyba mamy taki kompromis. Niech będą te. Jeśli chodzi o wielkość, to nie będę ich zmieniał. Mamy tutaj zrobić tunik na maksa, zgadza się? Więc wszystko maksujemy. Udało się samochód wrzucić do klasy S1. 874 punkty. To dużo. To naprawdę dużo. I zobaczymy, jak się będzie spisywał. Mamy nim wygrać wyścig na nawierzchni asfaltowej. Wydawało mi się to wyzwanie bardzo fajne. Ten samochód wygrałem w wheelspinach. Bardzo dużo samochodów powygrywałem w wheelspinach już do tej pory. I chyba jednego wheelspina nawet mam teraz do odebrania. Jednego albo dwa. Nawet dwa mam. Zobaczmy, co to jest. Co to będzie tym razem. I 50 tysięcy. Pięknie. Kolejne losowanie. Cadillac Escalade. ESV. 40 tysięcy. No, ładnie dropło. Ładnie. Nie powiem. Podoba mi się. Jedziemy. Wow! Jakie przyspieszenie! O w mordę! O kurczę, ale... Wow! Jak on się genialnie prowadzi na offroadzie! Kurczę, nic nie za... Ale... Wow! O kurczę! Zajebisty jest, nie? Jestem w ciężkim szoku, jak ten samochód się zachowuje na drodze offroadowej, znaczy w ogóle na offroadzie totalnym. Kurde. W ciężkim szoku jestem, naprawdę, bardzo fajnie. Trzyma się drogi, znaczy drogi, podłoże jak przyczepiony. Cały czas mam nad nim kontrolę, to jest git. I to przyspieszenie nieziemskie, ekstra. No i dobrze, będziemy się ścigać Jeepem prawdopodobnie z jakimiś koksami, Lamborghini albo coś takiego. Bo tutaj są samochody totalnie dowolne, może być, byleby była klasa S1, czyli moja klasa, byleby klasa się zgadzała i możemy lecieć, prawda? Także nie wiem, z kim będę się ścigał. No, przyspieszenie i trakcja, no ciekawe jak tutaj wypadnie w porównaniu do tych samochodów asfaltowych. Na pewno będę leżał na zakrętach. Na zakrętach będę gorszy. No i zobaczcie, jakie tu mamy fury, ojej, może być ciężko. Jakieś Ferrari Enzo się pojawiło, wow!
startujemy. Poziom mam dosyć wysoki, poziom trudności. No, z przyspieszeniem nie jest źle, takie GTR-y i inne lambosy zjadam na śniadanko. Gorzej będzie z prędkością maksymalną, bo już mi się chyba biegi kończą. Szóstka to jest ostatni bieg, jaki ja tu mam. Oooo! I z hamowaniem też jest problem. Bo jak się tylko troszeczkę przyhamuje, to jedzie się do przodu. Na siódemki tu nie mam. Szóstka to ostatni bieg. Plus jest taki, że wjechanie na off-road, jak zjadę troszeczkę z drogi, no z samochodem nic złego się nie dzieje. I przyspieszenie jest w miarę dobre, prędkość maksymalna też mi wystarcza, tylko mówiłem, no na pewno będę leżał na zakrętach, zwłaszcza, że mam opony off-roadowe. Nie da się tutaj zainstalować opon szosowych w tym samochodzie, nie ma takiej opcji. Ale bardzo przyjemnie się jeździ mimo wszystko. O Jezus, wybiło mnie troszeczkę tutaj na tym, tutaj jakaś górka była. Wow. Samochód jest obniżony teraz do maksa, maksymalnie jak się dało, tak żeby środek ciężkości był troszeczkę bliżej asfaltu. Powinien być też bardziej responsywny, bo usztywniłem zawieszenie. Dałem węższe opony, więc przy wyższych prędkościach powinien lepiej przyspieszać. Ustawiłem bilans z dyferencjału, żeby był w 80% na tył, więc powinien lepiej skręcać. Dałem większy docisk, z przodu dałem spoiler, z tyłu jest spoiler, ten docisk troszeczkę zwiększyłem, więc przy wyższych prędkościach też powinien sobie radzić lepiej na tych zakrętach. Teraz powinno być znacznie lepiej z tym samochodem właśnie na asfalcie, mimo że mamy dalej opony off-roadowe, to myślę, że sobie poradzi. Start może nie będzie taki dobry jak wcześniej, bo mam te węższe oponki. I takie sprawy trakcyjne powinny być gorsze teraz. Zobaczymy, jak będzie wyglądał start. No myślę, że troszeczkę zabuksuję na tym starcie. Mamy bardzo dużo mocy w tym aucie. Może być ciekawie. Także trzymajcie kciuki, bo jedziemy już na samochodzie zrobionym praktycznie pod asfalt. Może być ciekawie. Tylko te opony najgorsze są. Najgorsze są opony, bo mam te opony offroadowe. One dużo robią. Nie mamy teraz tego kolornego Ferrari Enzo, które w poprzednich próbach przejechania tego wyścigu bardzo mi utrudniało wygraną pozycję. Było nie do doścignięcia wręcz. No jest 100 razy lepiej niż wcześniej. Już na tym pierwszym zakręcie dosyć gładkim miałem spore problemy wcześniej. Dzięki temu, że mam teraz lepszy docisk, mogę sobie pozwolić na pokonywanie zakrętu ze znacznie wyższą prędkością. To jest świetne, ale jednocześnie też gorzej przyspieszam przy wyższych prędkościach, no bo opór jest większy, zgadza się. No ale coś za coś. No, udało się wybrnąć z tej sytuacji. Było już ślisko. Jeszcze im tam siedzę na tyłku, trzecia pozycja. Myślę, że mam szansę wygrać teraz z tym samochodem. Jest mega fajnie dostosowany. Najlepiej jak chyba można go zrobić pod asfalt. Te samochody sportowe bardzo tutaj zwalniają na tej kałuży. Jeep jest jednak mimo wszystko troszeczkę wyższy, wyżej zawieszony, większy prześwit ma. No kurde, nie mogę się tu zmieścić. A tak fajnie ustawiony jestem do tego zakrętu. Myślę, że może spróbujemy trochę pobocza złapać nawet.
kurde, no. Ja ci nie mogę. Cholerny galardzioł. Ciężko jest się utrzymać tym autem na tej drodze. Spróbujemy odtąd. Uwaga. Och, poszło. No dobra, jak na razie pierwsza pozycja, teraz tylko nie dać się wyprzedzić i będzie. Uuu. Udało się. Było ciężko, ale samochód mega udało się dostosować. Zrobiłem go na maksa w swojej, no, w swoim klasie. Zeswapowałem silnik na V8, dałem turbosprężarkę wyporową. Tam można było kilka tych turbosprężarek. Nie, ja dałem odśrodkową, wyporowej chyba nie dawałem. Ja dałem odśrodkową, no i jeszcze były te dwa gwizdki, to tych gwizdków nie dawałem. Bo tam charakterystyka mi się nie podobała. Myślę, że ciężki byłby w prowadzeniu. Ale kurde! Udało się to zrobić, udało się zaliczyć samochodem, który przecież jest na offroad. To było bardzo fajne wyzwanie zresztą. Tak samo jak to poprzednie, gdzie trzeba było osiągnąć te 250 km na godzinę jakimś samochodem, który ma tylko 150 koni mechanicznych. Bardzo fajne wyzwanie. Te z reliantem cholernym. Masakra. Ogólnie całe to nagranie trwa godzinę, 2 godziny 5 minut, także docencie moje starania, naprawdę się starałem każde wyzwanie przejść, no udało mi się 3 na 4. Jestem z siebie zadowolony, że się udało. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie, pa pa.